Witam Was wszystkich serdecznie w 144 odcinku Przeglądu Newsów. No to zaczynamy. Bethesda wypuściła aktualizację do Startfielda o numerze 1.9.51, która zawiera 100 poprawek, ale czy łatka jest w stanie sprawić, iż średnia gra, która obiecała zbyt wiele, stanie się świetną produkcją? Raczej nie. Pełną listę zmian, które wprowadza patch znajdziecie w opisie pod filmem. Plotki, ploteczki. Podobno powstaje trzecia część The Evil Within. Shinji Mikami, producent gier wideo i reżyser takich gier jak Resident Evil, Dino Crisis czy Devil May Cry, na swoim Facebooku udostępnił grafikę, która sugeruje, iż coś jest na rzeczy. Albo Mikami po prostu truluje fanów gry. Jeśli tak, to mało zabawne to jest. I prawdopodobnie będziemy mieć kolejny niepotrzebny nikomu Remake czy Tamaremaster, Remaster, tym razem gry Until Dawn. Na razie to plotki, ale podobno produkcja ta ma być pokazana na state of play. Mam nadzieję, że zdążę z tym newsem do środy, do godziny 23, bo inaczej przeterminuje się jak jogurt w 30-stopniowym upale. Hideo Kojima wrzucił nowe fotki ze swojego najnowszego dzieła o tytule Od. Na jednym widzimy na pierwszym planie zielony długopis z napisem Xbox, dalej w tle widzimy jakieś rozmazane postacie. Drugie zdjęcie przedstawia sztuczną głowę kobiety z długimi włosami, które zasłaniają całą twarz i dość mocno to przypomina horror ring. I nie tylko to ja zauważyłem, bo w sieci pojawiły się już takie porównania. Niestety nadal praktycznie nie wiemy nic o tej tajemniczej produkcji kodzimy. I to już był ostatni news w tym przeglądzie. Spodziewajcie się już niebawem mojej relacji z pokazu Sony State of Play. Pozdrawiam i do usłyszenia.